Ja też rozpocząłem. No i chyba się nagrywa. Elo, kolejny dzień w Business Tour. Tym razem z Dobrodziejem zniszczymy plagę i Diabeła. Znowu. Tak, tak, tak. Na pewno. No. Znowu ostatnie... spróbujecie, chyba chciałeś powiedzieć. Tak, trzy ostatnie odcinki niszczymy. To mam dla was złą wiadomość. No. Ja będę z Bladeuszem. Nie. Nie będziesz, ja to czułem. Jest dobrze. O, jak ty to? Co? No, coś to się stało znowu. Znowu blady, dobrze. Znowu raz. Rozwalać. No, a ja tym razem będę robił zdjęcia, wydając pieniądze na wszystko, tylko nie własne. A ja znowu będę jamnikiem. Ja zmieniłem płeć. Tyle pieniędzy już na was zarobiłem, że w końcu trzeba było. Patrzcie, ja w ogóle Bladiego na spacer wyprowadzam, także jak to może wygrać Blady? O. Dobra, Diabeł ruszać do Szanghaju pewnie, bo on to lubi. Nie, do Rzymu najpierw. Dobra, Dobrodziej, ty śledzisz Diabeła, ja idę na bezludną wyspę, co ty? No, taktyka dobra, jak zwykle. Dobra, a nie. Jednak nie, jednak Szangchuj. Szangchuj! Dobra, to ja lecę. O nie. A, lecę za tobą. Kurde, miałem za Diabełem lecieć. Coś mi się pomyliło. Dobrze, że nic nie kupiłeś, Dobrodzieju. O nie, ja też lecę za wami. Co? O nie, no. Stary dziadzie, wracaj tu, Merzulu. Szangchuj. Za psem pobiegł. W Szangchuju najlepszej imprezy. Ej, dobra, zrób mi zdjęcie z psem. Dobra, już robię. Uśmiech. Co ty temu psu robisz tam, Dobro? Smyra go tylko tak lekko. Ja głaskam go po dupce. Tam się głaskają, ja połowę mapy wykupiłem w międzyczasie. Jeb, okrążenie wokół świata. Dobrze. A ja co robię? Ja do Rzymu, panie, do Rzymu. No i dobrze, bo przecież po to zainwestowałem, żeby ktoś musiał wydać, no. No, pięknie. Co? Jeszcze ten na dublecie, poczekaj. No tak, teraz Chicago. Nie, do Cypru. Kupię tą wyspę jak biedak jakiś, co nie? O ja? O, Dubaj. Dawaj, wygrywamy przez... W nosie se po Dubaj, typiarzu. Wyspiarstwo. Wyspiarstwo. No dobra, niech tak będzie. To niezły godzinny meczek. Co się dzieje w ogóle? No. Taka głupota. Teraz ja nic nie kupuję. Nie ma sensu kupowanie. Nowa technika w Business Tourze. Przygotowawcza na mistrzostwa Business Tour. Diabeł to już drugie okrążenie. No. Jak on się zaraz dogoni. No to nieźle się ma. Co tu się dzieje? Ej, ja kupiłem już 5 nieruchomości. 5 nieruchomości kupiłem. Piotrek jeszcze nie wyszedł z pierwszego okrążenia. Ej, dawaj do Chicago ten. Ej, kto włączył rundę na godzinę? Co? O nie. Dobra, i tak przegramy w ciągu 20 minut. Dawajcie. Nie, bo idę do Nowego Jorku. Kupuję. Jak nas oszukał pies jeden, no. Na godzinę wstawił. Spoko, szybko ich zmiotę, Piotrek. Tylko weź się, zacznij rozpędzać trochę, bo... Zobacz tutaj. Prywaciarz jeden sobie Las Vegas kupił. No, tak jest, co nie? Proszę tu zdjęć nie robić. O, jakie dobre. Pewnie zniszcz miasto przeciwnika. Nie. Kto tam? Hongkong komuś oddam. Masz, biedaku, bo... O, komu to oddał? Dobrodziejowi? O, najlepiej, dziękuję. Proszę bardzo, kumpel. I myk już do Londynu kupować rzeczy, nie? Dla Dobrodzieja to ja wszystko. O, Dobrodziej to jednak... A ja idę na szansu. Idziesz na pole podróży? No, w tym przypadku tak się opłaciło, muszę przyznać. Podróżowanie. Kurde. Popodróżowałem se. Dysta kafli zgarnął cwaniak jeden, a ja rzucam i gdzie wpadnę? Do Krakowa! Najlepiej tak! Dobrze, Dobrodzieju. Oddaję z nawiązką, to dziękuję bardzo. Za ten Hongkong. Dobra taktyka jak zawsze, Dobrodzieju. Podatek? Wow. Szangchuj, Hongkong, wszystko jest. Super. No, dobrze, że Piotrek nie kupiłeś za dużo. Dobrą mam rundę. Ajajaj. Przynajmniej masz pieniądze. O, już do Sydney poleci typiarz jeden, kurde. Ten. O, nie dla Diabeła ta kiełbasa. Tylko Wenecja kiełbasa. Jak polecił. Nie będzie Warszawa. Tu. Ale na Warszawę nie dostać. Kurde. A ja rzucam i gdzie wpadam? Do Sewilli. Dobrze, Dobrodzieju, kolejna gruba inwestycja widzę. O, nie ma zmiłuj. Pieniądze się same nie wydadzą. O, Sewilla, pa, już ci się zwraca inwestycja. Jak już się zwróciło, hopsa. Wiedziałem, co robisz. Plaga to dzisiaj inwestor taki trochę. Plaga się w Dobrodzieju się bawi, ty dziadu, zacznij grać. Co tu się dzieje? Co to jest za mecz w ogóle? Nic tu nie robię w tej grze, totalnie. Czuj się tak jak my zawsze. Mam jedno Las Vegas, se idę i płacę. No już mają tutaj monopol, zobacz, prywaciarze. Ta mają, ja mam! Ja idę do Krakowa! Muszę dać. To i dobrze, dajcie im pieniążki, wydałem przed sekundą, trzeba, musisz zwrócić, nie ma tak łatwo. A ja rzucam i gdzie? O, szansa! O kurde. Na szansa. Chyba będziesz musiał mi Hongkong oddać. Idziesz na pole podatek. No patrz, kółko zrobisz przynajmniej. Dobrze, wspaniale. Ale dużo nie zapłaciłeś, lepiej dla ciebie. Masz znowu szansę wejść na moją Wenecję, kumpel. O, rzucam, może teraz padnę? Bezludna wyspa, moja ulubiona! Z dwojga złego lepiej w tę stronę. Lepiej. Dobrze, dobrodzieju, tak trzymaj. Ale mój, także spoko. Dobra, ale bo ja nigdy nic nie kupię. Widzę, że Plaga podpatruje moją taktykę z poprzedniego odcinka. Mandat dostałem za szybkie kupowanie nieruchomości. Ty burżuju. Nie rozpędzaj się. A co ja robię? Ja do Hongkongu tego lecę. No dobra, Diabeuu, kupię ci hotel chociaż w dobrodzieju. Wszystkich wymienił, jak moja mama. Dzięki. I idę z tobą na bezludną wyspę. No i dobra, dajcie mi pole do popisu, bo przecież nie może tak być. Niech stracę. Albo nie. Tam. Spieszy się gdzieś komuś? Mi się tam nie śpieszy. Dobra, zostajemy tu, dobrodzieju, nigdzie nie śpieszy. No, zostajemy tutaj. Dawaj, ty może jakiś Hamburg, ja Berlin biorę i gitara siema. Nie, no Plaga to ty tam widzisz, na mistrzostwa Business Toura. Ja. Ej, ale dobry jest ten kumpel, pa, on tyle pokupował, ja chodzę ulepszam, nie? Ej, dobrodzieju, jeszcze ci pieniążki zapłaciłem. Wyłaźnisz z tej wyspy! Lubię. Nie, my tu siedzimy. Lamusy. Pieniążki muszę zarabiać, po cholery, ja inwestowałem, jak wy siedzicie na bezludnej. Wiadomo kto to taki, a kto pieniążków nie ma, to reszta my biedaki. Pa, papryka, pa. Albo nie. O, dublet! O, dublet, najgorzej szansa. Oddawaj moje rzeczy. 50% zniżki jest płatności za czynsz. Idealnie! I rzucam jeszcze raz na dublecie i wpadam do Dubaju! Ale nie, to jest nasze, dobra, nieważne. Jakby było, nie, to... Było podróż, to dawaj Piotrek, jakiś Niemcy celuj tutaj. Ej, no to teraz ten... Albo Warszawa. Stać się? Warszawa! Nie, no nie biorę Warszawy. Weź, monopol drugi mamy. No wiem, ale to Berlin mi się marzy tutaj. Nie, ale weź Warszawę, monopol drugi, stary. Był taki pan, w 39 też mu się Berlin marzył, no. O kurde. Dobra, to ja jednak tą Warszawę wezmę. O, podróż. O, cześć. Ej, no to ten, dawaj, dobrodzieju, wiesz gdzie. Co tu się dzieje? Gdzie? O, się wystraszyłem pola wybierania. Dawaj podróży. Na Pekin, typiarzu. Myślisz, że Pekin tutaj kupimy? No. O ja pierdziu. Dawaj na Pekinu. Zapraszam. O, nie najgorzej. Jakie to drogie było. Jak już kupiłem to konkretnie. No. O, widzisz, tam jakiś inwestor jest, co nie? Ale jaki hajs w tym Mediolanie się zrobił. To nie? Ej, jesteś nienormalny. Dawaj jakiś na Pekin, dublecik na Mediolan? Na Pekin kupujemy ten tutaj monopol. O, 3 domy, proszę bardzo. Jak monopol to dobrodziej od razu idzie. Co się z wódeczką kojarzy, to nyk! To jest z monopolem, wchodzę. No i ja, Piotrek, zobacz, nowo wybudowane. No, lubię. Dobrze. Spoko, ja tam zaraz na Mediolan pewnie wpadnę. Ja mam 2 domy, nie? Wszystko Diabeuowi wydałem na jakieś hotele. A ja co robię? Ogólnie straszna papuga jesteś. Moją taktykę z poprzedniego odcinka. Po prostu, nie wiem, musisz wszystko kopiować. Ustawienia się zepsuły, szansa! Chłopaki. Taka szansa. Wybierz miasto, które zniszczyć ma trzęsienie ziemi! Po Warszawie! O nie, dlaczego moją Warszawę? Jeszcze Piotrkowi jedno z 2 miast zabrał. Mistrzostwa świata zabieram ci. O Medio. Ja to do Nowego Jorku czynszyk zapłacić chyba muszę. O, jakie ten znowu ci płaci Diabeuu, co pieniądze? Nie masz biedaku. Nie, ja lubię Nowy Jork, ja jestem taki nowojorczanka trochę. No, 2 miliony dolarów. Pieniądze ci płaci, dobrodzieju, powinieneś się cieszyć, co nie? Najlepiej. Nie stać mnie. Nie stać się. Proszę mi zapłacić jakieś pieniądze, bo na bezludną pójdę sobie jeszcze, hops. Bo na podatek. Najlepiej. Na podatek, idealnie. Nie stać się, biedaku. Ajajaj. Dobra, w dupie z tym Krakowem. Tu brodzi, ile ma hajsu. O, ja tutaj to brodzi, to miliarder jakiś, bo on nie wydaje. Zbieram na to, żeby wam zapłacić. Dokładnie. Taki już dobrodziej, ile razy mogę ci na Nowym Jorku płacić? Dobra, wpadaj do mnie. No dobra, zaraz o, dziękuję. Do Londynu zapraszam, albo do Mediolanu. No dobra, to teraz ja. Na dublecie, do Krakowa, jasne, bez pieniędzy, to mi się podoba. Nie masz tak najgorzej. Ajajaj. Dobro, Londyn teraz, zapraszam, bo Chicago. Nie, bo do Sydney lecę. O, ty hotelik kup ładny sobie, taki wiesz. Kupię, niech będzie. O, kurwa. 660? O, podróż? Pewnie, że tak. O, ty gałganie. Kurde, ja nie narzekam, chłopaki. No, kup wymurzony Berlin. Jak podróże robimy. Do Pekinu, myk! O, zapraszam. Dziękuję. Pieniądze i znowu dobrodziejowi. Gościnni w tym Pekinie bardzo. Ej, zauważyłem dobrodziej, że oni tylko tobie płacą, mi to nie chcą, co nie? Lubią pieniążki wydawać. Tak. To taka inwestycja. Wyś na Skubi chrupki przepierdzielił, to ci nie dajemy. Zaraz bierzemy liniowy. O, Lion! Kupię sobie. Zabieram im ten liniowy, typie. No to zabieraj, zabieraj, no. I wezmę wyspę, żeby było, albo nie. Wezmę grenadę, bo nie będą mieli wtedy drugiego tego. Koniec tego. Chyba, że to od ciebie odkupię, biedaku. Paniaki. To nie? Dobra, damy radę, spokojnie, tutaj dobro to miliarder jest, wiesz, jeden. Szansa? Co ty tam głosowałeś? Ja chcę, ma organizować mistrzostwo świata, najgorzej. No, chyba Lion, nie? Ła, pewnie na Mediolan i... Nie, całe szczęście, do Pekinu. Kurde, ja ci tylko hotele kupuję, panie dobrodzieju. To jest taktyka podobna u nas. Dobrze nam idzie, Bladeuszu. Ja nie mam żadnych nieruchomości. Inwestycyjnie się uzupełniamy. O, grenada. No masz trochę. O, Piotruś, proszę, tam kieszonkowe dostajesz od wujka. Ze zniżką. I odkupuję. O. Co? Odkupię. O, kurde, liniowy monopol. Brzmi jak świetna zabawa, żeby wygrać. Trzeba Paryż kupić. Co mi tam? Bali trzeba zabezpieczyć, kurde. Tak samo. Bali, Bali. No nie, no do Wenecji zainwestować. Ale przez liniowy monopol przegrali. Ajajaj. Spokojnie, dobrodzieju, zaraz tutaj staniemy, tam gdzie nie trzeba. Ja tam widzę właśnie, że ten to ja jeszcze zainwestuję w Mediolanik. Mediolan? Ja tam wchodzę teraz, to jest pewne. Let's go, baby! Dobrze, miałeś 2 miliony akurat, Bladeuszu. Bankrut? Ja nie mogę. O nie, 20 tysięcy teraz mu brakło, żeby nie był bankrutem. Patrzcie na to. Mediolan? Nie, Wenecja, najlepiej. No ale dobra, i tak płacisz mi, i tak mi płacisz. Ja tam dopiero hotel postawiłem. 3 miliony! Nie sądzę. Po co się było odgrażać w ogóle? Po co? Nie no, przecież my nie twierdziliśmy, że wygramy. Zobaczcie. Ja mówiłem, że odkładam, że. O liniowym coś było mówione, nie? Gra się zdenerwowała od razu. O nie. Cwaniaczki. A ja teraz gdzie? Myślę, że do Rzymu albo do Londynu. No i myślę, że Sydney chyba kupimy, co? Do Berlina, chociaż mnie nie stać. Co? No chyba tak. Właśnie tak chcę lecieć. Ja idę do ciebie, siema. Chodź, jak ktoś stanął na Lelionie. Podróżujesz, mówisz? Ale no nic, nic nie staje na Lelionie. Kupię ten Berlin, co ten biedak zostawił. No. A ty byłeś tak, wiesz co, tak mi się wydaje, dobrodzieje, że oni nie staną nigdy na twojego Lajona. Nie, no po co, my sobie będziemy podróżować, sorry. My z misiaczkiem to lubimy latać samoloty. Tylko samolocikiem latamy. No dobra, dziwi mężczyźni. O, Chicago, tak, nie stać mnie, super. Dawaj mi pieniądze. Co ja sprzedawaj te rzeczy. O, to może sprzedam, czekaj, co ja bym sprzedał? Te wile albo grenadę sprzedaj. Grenadę sprzedaję, sprzedaż. Taki monopol liniowy, ho ho ho. Ale liniowy ten monopol. Liniowy to jak się patrzy. U ciebie w domu jest liniowy. U mnie to kablowy, tylko internet. U ciebie w domu to tylko monopol. No. Uwielbiamy tą grę z dobrą. Dobra, masz biedaku tego miliona, bo mi cię szkoda, naprawdę. Dobra, niech będzie. Dzięki. Albo nie. Tak będzie. Ty co? A, odkupił ode mnie. Co? Nie, to druzgocąca decyzja, patrz, on ma hajsu teraz. Dobrze, no niech ma, niech ma. Będzie miał na co wydawać, spokojnie. O, podróż. O nie. No, nieźle. Spoko, Piotruś. Gdzie teraz iść na podróż, co nie? O kurde. Jo, Las Vegas, witam, cześć. To chyba do Warszawy, co nie? Tak mi się wydaje, dobrodzieju. Do Warszawy? Nie, myślę, że do Szanghaju. Taniej i będzie monopol. No dobra. A monopol dobrodziej lubi bardzo. O, Warszawa zajęta. O, kupił se pole, cwaniak jeden. A ja do Szanghaju polecę tutaj. Cygi, 3 domy, jest. Ale zobacz, jak tu mało pieniędzy. Mało pieniędzy, chyba u Ciebie w domu jest mało pieniędzy. Witam. No, siemaneczko. O, ja też na biedzie przyszedłem, także spoko. Oj, oj, oj. Dobra, dam mu trochę pieniędzy i teraz myk, dobrodzina Mediolan. O, najlepiej. Może w Szanghaj nie wpadł jeszcze. Spokojnie. Ojojoj. Berlin na dublecie, no robi się groźnie. No, co tu się odwala za ten... Ja pierdykam, no naprawdę? Doskonale. Jeszcze nas ogra. Weź tą Warszawę handluj. Mówisz? Potrzebne. Dobrze, sprzedaj. O, dobrze, pieniążki lubię, nie śmierdzą. Wspaniale. Ajajaj. A ja teraz do Mediolanu! Nie, Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata. O ty się. Ty on to jeszcze wygra. No chłopie, zaraz mnie rozegra. Zapraszam, Plagusie. Bezludna wyspa. Udało ci się tym razem, Plagusie. No, tym razem mu się udało, ale spoko, Diabeuu już tam biegnie, coś czuje. No da. No każe za złe decyzje. A ja rzucam, gdzie tam wpadnę? Do siebie, do Nowego Jorku. Kurde. Dobry złodziej się rozpędził. Dobry złodziej tutaj. Zaraz na podatek wejdziesz, cię kurde ZUS zeżre, gnoju. No, nie ma pośpiechu. Ja tam się szykuję na ten Mediolan. Ja pierdolę. Mediolan. Ja bo wybrnij z tego jak. Dobrze, wybrnij z tego. Easy, easy. Sprzedaju. Dobrze, doskonale. I ten lając od niego kupił, to mu teraz oddał. No, jeszcze pieniążki. Warszawa, lubię. Taki byłem. Oj, Warszawę, co tam, stać mnie. Milion to ja na papier toaletowy wydaję. Dobra, Hamburg i wygrywamy. No. Niszczysz ich, dawaj, niszczysz ich. Oddawaj te mistrzostwa świata, gnoju! O nie, dobrodzieju. Musisz na Hamburg, żeby oni nie mieli monopolu z takiego ten. Ha! GG! O, to wygrali chyba. No to nie. Dobra, masz jeszcze szansę, ostatni rzut, dobrodzieju. No, ja Mediolan, dawaj. A nie, bezludna wyspa. No to dupa. Witam. Nie, już bo macie 3 monopole, wygraliście. A, mają 3 monopole. No no tak, to już Hamburg i pograne. No to po robocie. Po robocie, a tak dobrze dobrodzieju szło. A tyle pieniążków było. A tyle hajsu. Aj, leszcze. Nie zapominajcie, że to my zawsze wygrywamy w tą grę. Zapominajmy, kogo hajsu. Oni mieli więcej? No, mieli więcej. 7 milionów. Jak ja dobrodziejowi z dupy dałem 2 miliony, tak go otrzymaj. Nie wiem, co to była za decyzja. Dobrodziej może ma najwięcej pieniędzy, ale i tak nie wygrywa. 7 milionów, ja pierdykam. Ja go w łapie 4 trzymał. Trzymajcie się.